Typowe warszawskie osiedle, spokojne i zadbane. O tym miejscu mówi się, że można tu odnaleźć pogodę ducha i bezpieczeństwo. Jednak wśród mrówkowców można odkryć tajemnice, grozę i niebezpieczeństwo. Co kryją te ceglane mury? Te zapomniane ruiny miały być pożytkiem dla mieszkańców dzielnicy. A teraz straszy wyglądem i służy jako miejsce do libacji oraz jako schron dla wielu bezdomnych. Mówi się, że przed laty zamordowano tutaj człowieka. Lecz do tej pory nie odnaleziono ciała. Co dalej będzie z tym budynkiem? Czy władze dzielnicy coś z tym zrobią? Pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi.